Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na T-54 First Prototype Med radziecki premium 8 tieru. Bohaterem bitwy jest Rajniak, Papa Overlord. Losowanie na topce. Dwie artylerie po przeciwnej stronie. Zawsze patrzę właśnie na ilość artylerii. Zawsze obawiam się ognia z niebios. To jest dużo szóstek i siódemek, także to losowanie jest naprawdę idealne, o ile nie zepsuje tego losowania i tej gry ogień artyleryjski. Ze wszystkim można sobie poradzić. T-54 First Prototype, może trochę przyciężki med, nie za szybki, ale dysponujący niezłym pancerzem. Takie troszeczkę, no na pewno osoby, które lubią super pershinga, myślę, że spokojnie by się w tym pojeździe odnalazły. Tak właśnie sobie pomyślałem w tej chwili. Sam lubię super pershinga, sam lubię nim grać, a to jest taki może trochę słabszy pancerz tego T-54 First Prototype, ale mobilność zdecydowanie lepsza, może niepowalająca, jednak wystarczająca do flankowania przeciwnika. Artyleria strzeliła, wykończony. Typ 58, który nie wiadomo co robił. Może chciał jak najszybciej zejść do garażu. Nasz bohater wychyla się i ma tutaj bok wieży T-150. I cóż? Cóż taki T-150 może zrobić? Ano może zrobić to. Właśnie to. Odbić się. Może spróbować staranować naszego bohatera. I może również zginąć. I tak właśnie czyni ten T-150. Zapędził się do przodu. Niepotrzebnie przejechał ten garbik. A teraz... Czy niepotrzebnie? Rajniak przejeżdża ten kolejny garb. Może i niepotrzebnie, ale czeka na niego tutaj niezła zabawa. Tylko żeby nie oberwał od KW2. Zobaczcie, zobaczcie co potrafi ten pancerz. M4A3A2 odbija się od naszego bohatera. Dobrze, że nie ma trolla, bo na pewno by jakąś krzywdę zrobił. Trolla ma za to KW2. No i przywaliła. Przywaliła naprawdę za potężną sumę. Ale jest teraz na ładowaniu i właśnie Rajniak po tę KW2 się wybiera. Szkoda, że nie przymierzył, ale z drugiej strony zobaczcie. KW2 zdążyła przeładować, więc kolega będąc w ruchu uniknął tego pocisku. Strzeliła również artyleria, bo wie, że w tym momencie, jak zginie KW2, to właśnie Arta będzie kolejnym celem. Ten AMX-LC nie pomoże. Co on biedny zresztą może ze swoim działem? No chyba załadowałby tylko Golda. Jest Artka. Right. Rajniaka. Gdzieś tu powinna być kolejna. Chyba, że jest na plaży. Jest. Kolejny Arciarz. Celuje. Nie trafił tak samo jak nasz bohater, ale to już nieważne, bo właśnie Arciarz zjeżdża do garażu. Można oflankować teraz przeciwnika. Jest AMX 50-100. Zobaczcie, Rajniak takim swoim rajdem wyczyścił praktycznie całą stronę. T-21 nie może się przebić przez pancerz Rajniaka. Ach, lepiej przymierzyć. To trzeba mierzyć dokładniej, kiedy trzeba, to wiadomo, trzeba strzelać w ruchu, ale czasami warto się zatrzymać na tą sekundę, żeby skupić odrobinę celownik
baza sojusznicza pod kontrolą, baza przeciwnika nie musi zostać opanowana, lepiej zrobić damage, zawsze więcej expa dla całej drużyny, jeżeli wszyscy wrogowie zostaną zabici, to najlepiej widać zresztą po tym, jak ile expa zyskuje dana drużyna, jeżeli zwycięży na przykład będąc przeskapowanie, gdy mamy wynik na przykład 5-4 dopiero, wtedy widzimy, jakie niskie wartości expa dostaje cała drużyna, mimo zwycięstwa, mimo tego, że nawet, że te czołgi, które skapują, to też te wartości expa są bardzo niskie, więc zawsze zalecam jednak robienie damage'u, chyba że naprawdę nie ma wyjścia i jedyna droga do wygranej to kap. Trzeba rozważyć to ryzyko, ale lepiej zjechać z kapa, nawet jeżeli my tego damage'u nie narobimy, to narobi tego damage'u ktoś inny i wszyscy dostaną większą pulę expa do podziału. Znowu auto-aim. Niepotrzebnie można było... Widzieliście to? Skok 13,75 i w trakcie tego wyskoku trafiony przez naszego bohatera, ale nie przebity przeciwnik. Fajne to było, naprawdę. No, przejdźmy do wyników. Padła masterka, stalowa ściana, co nie jest na tym czołgu niczym nadzwyczajnym, jeżeli losuje na topce. Wysoki kaliber i Top Gun. Prawie 2000 damage'u odbitego, 4170 damage'u zadanego, zarobek. No to nie jest czołg jakoś superancki do zarabiania. Nie wiem, czy nawet kolega nie użył jakichś tam złotych pestek. No ale 1584 expa wpadło. I fajny rajd, fajne przełamanie flanki przez naszego bohatera. Mogło się to naprawdę podobać. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.